Właśnie ruszamy w dalszą drogę, bo zrezygnowaliśmy z pracy, zarobiliśmy swoje i jedziemy. Nie wiem jeszcze gdzie. Przybyły pewne nowe rzeczy, przybył mi kapelusz. Trzy dni siedzieliśmy w hotelu, wyszliśmy z tego hotelu i całe te 3 dni montowaliśmy. Montowaliśmy na zmianę. Raz montowałem ja, jak miałem przerwę, montowała Ania. W sensie montowała, nie montowała filmy, a robiła inne rzeczy, które też były potrzebne do zrobienia, nie? Tak. Godzina 12 z czymś, z groszem. Możecie tutaj sobie jeszcze podrzucę wam jakiegoś timelapsa z tego, jak siedzieliśmy, bo jednego nagraliśmy, jak wyszedł, bo nie wiem, czy wyszedł, bo nawet go nie oglądałem. Strasznie mi słońce świeci w oczy i nie mogę w ogóle patrzeć na obiektyw. Strasznie, jest w ogóle tak gorąco, z 30 parę stopni się dusimy. I gotujemy teraz sobie paróweczki. Kupiliśmy taki sos, to kupiliśmy, jak byliśmy w hotelu. Kupiliśmy taki sos, to jest sweet and spicy, słodki i ostry, chili, salsa. I robimy sobie hot dogi na ciepło. No dobra, reszcie się dowiecie w trasie. I generalnie, patrzcie, tutaj mają coś takiego. Agua Rus. Agua Rus. Agua to jest po hiszpańsku woda. I to jest naranja. Naranja, nie wiem jak to się dokładnie wypowiada. To jest pomarańcza. I to jest taka woda z pomarańczą. Jest to droższe od Coca-Coli, kosztuje 70 centów, taka puszka. Kupiliśmy na spróbowanie i no jest fajne, bo nie jest takie słodkie, ale na pewno nie za taką cenę. Bo wszystkie Fanty, wszystkie inne, to jest najdroższy napój, jaki tam jest w sklepie, ogólnie w sklepach jaki jest. A tylko woda z sokiem. Jesteśmy tak padnięci po tych 3 dniach montowania. Wczoraj poszliśmy spać o 3 czy o 4, o 4 bliżej nawet, nie? Tak. Wstaliśmy o 8, bo skończył się renderować odcinek numer 6, który trwa 30 parę minut, dlatego tak długo się renderował. Od razu wstaliśmy, odpaliłem wrzucanie do sieci. O 12 mieliśmy wybyć z hotelu. O 11.30 skończyło się przesyłanie. A, to tam trzeba przejść. Chcemy pójść się generalnie... Może otwarta ta furtka? Chcemy generalnie pójść się gdzieś chwilę kimnąć. Jeszcze tak gorąco jest. I... Czy furtka otwarta? Nie. Dobra, musimy iść naokoło. No i chcemy się położyć gdzieś kimnąć. Wiemy, która jest godzina, ale jak my tak będziemy gdzieś jechać, to nie wyjdzie. Nie mamy energii. A wysoko to wyciągnęło? Przeszliśmy do dosłownie 500 metrów i mamy to, czego się spodziewaliśmy, bo widzieliśmy to na mapie. Rzekę, tylko myśleliśmy, że jest ładniejsza, w sensie taka ładniejsza, a nie taka zaglonowana, zielona cała i brudna. No ale cóż, walniemy się gdzieś tutaj i się kimniemy chwilę. O, tam jest cień, idziemy do cienia. Czym? To było jedzenie. A, ze śmiećmi? Tu mamy drogę i jest zejście na tą rzeczkę. Nie wiem, czy jest sens schodzić, bo to tylko tu można zejść, Ania? A w sumie to... Tu jakbyśmy się położyli? Myślę, że tutaj dużo robactwa i się nie położę, ja. W sensie nie położymy się. Co? O, bocian. A, drugi, tam leci. Same boczki, wszędzie.
Leci, 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 złapię go, złapię. Tam jest ta rzeka, a my nie możemy znaleźć miejsca. I tak chodzimy. Powiedzcie mi, bo wy się znacie, co to jest za owoc? Mi się wydaje, że to jest kiwi, ani też. Ale... Oj, tu nie. Pewności nie mamy. Wygląda to tak, jest owłosione i nieforemne jak kiwi. Ale może się uformuje z czasem. Jest tak gorąco, ale to tak. Wracamy. I... Cały czas myślimy, co robić. Znaczy, to nie jest pewne, tak samo jak to wszystko, co opowiadam, gdzie będziemy jechać. I później mamy znowu kolejne półtora miesiąca, tak dobrze nie mówię? Tak. Później znowu kolejne półtora miesiąca do promów. A jeszcze chcemy złapać pracę i popracować, dlatego myślimy, gdzie tu zarobić pieniądze? I sobie tak kombinujemy i myślimy i damy radę, bo damy, bo zawsze dajemy. Ale trzeba to obmyśleć dobrze, porządnie. Wychodzimy za miasto i wyobraźcie sobie, że te wszystkie skrzynki to są skrzynki na nektarynki. I generalnie nie wiemy czemu, ale też jak byliśmy w pracy, to wszyscy o tym mówili, że każdy gospodarz, nie wiem jak to tu się nazywa, osoba, która posiada wiele sadów. Chociaż tutaj wszyscy nie mówią sad, a mówią pole. Nawet ten nasz były szef mówił pole, że to jest pole, nie sad. I każdy z nich posiada jakąś taką małą, mały budyneczek, gdzie pakują te nektarynki w skrzynki i sprzedają gotowe. Już zapakowane i dopiero takie sprzedają. Nie wiem czemu, może im się to bardziej opłaca. Na pewno im się to bardziej opłaca, się to dużo bardziej, skoro sobie każdy, nawet taka osoba jak nasz ten ziomek, który miał 12 pól i sobie stawia coś takiego. Pól sadów. I idziemy 4 km z buta. Zobaczymy, gdzie będziemy jechać jutro. Dzisiaj to my jesteśmy tacy, że nawet nie potrafimy podjąć jakiejś racjonalnej decyzji samemu. Milion pomysłów i żaden jakoś nas nie przekonuje aż tak bardzo, więc musimy pomyśleć z taką świeżą głową. A wyobraźcie sobie, że masz pomysł, mówisz, dobra, idziemy tu, ale zapomniałem, w sumie nie chcę mi się sprawdzić nawet na mapie, jak tam się jedzie. I ziewasz. I tyle. Nie, no trzeba odpocząć, trzeba się zregenerować trochę po tym montażu. A i tak tylko pogoniliśmy, zrobiliśmy 5 odcinków. 5 odcinków od 2 do 6. Te odcinki możecie zobaczyć i te odcinki były stworzone w tej miejscowości, która się nazywa, jak Ania pamięta, bo zapisywała? Alcares. Alcares pod Leidą. Tu są mokradła i zobaczcie, co tutaj chodzi. Tam. Zobaczcie, co tutaj chodzi. 6 bocianów. I szukają żaby. A tu obok płynie woda. Nie no, nie wkładam nogi, bo to bez sensu. Ania mi zrobiła fotkę. Ogólnie tutaj chyba z 30 bocianów jest. O, patrzcie, ile tam ich jest. Wszędzie bociany, a nawet jeden stoi naprzeciwko nas. Dobra. Tu są mokradła i bociany. Tam są gruszki, stoją tyle w wodzie, ale nie pnie, tylko dookoła nich. I my generalnie w tamtą stronę powinniśmy iść, w prawo. Ale zaczynamy szukać powoli miejsca, aby rozłożyć namiot.
No tutaj nie będziemy, bo to grozi zawaleniem i jest niebezpieczne. Ale może tam dalej coś. Widać, że tu jest też. Wycinają dużo drzew. Te mokradła doszliśmy do wniosku, bo tam obok był tartak. One mają poobcinane gałęzie po bokach. Tak będę może pokazywał, jak chcę pokazywać już. Tak, mają gałęzie poobcinane po bokach. I one rosną takie proste do góry. Właśnie, o tak. Takie coś. I naszym zdaniem to jest na wycinkę wszystko. Ciekawe, co to kiedyś było. Tak, jest całkiem spore. Tam nie. Zobaczmy tu. Tam mokro. Raczej. Chociaż. Ale ładnie tutaj. Patrzcie, jak ładna. Wydaje się taka elegancka łączka. Ale w rzeczywistości tam jest woda. W końcu. Cały dzień tak mało produktywny był. Ale w końcu udało. A propos, a tutaj palmy będą rosły. W końcu udało nam się znaleźć odpowiednie miejsce do tego, by rozłożyć swój dom. I to miejsce jest tu. Ciach. I plusem jest to, że jutro nie będzie też świecić tak słońce w nas. W sensie w namiot nie będzie świecić. A tam daleko, daleko. Wy tego nie widzicie, ale tam daleko jest. Ja widzę już samochody, które jeżdżą. I tam jest droga, na którą chcemy dojść. Teoretycznie. Patrzcie, jaka burza idzie. Siedzieliśmy sobie w namiocie i słyszymy jakieś takie wybuchy. Myśleliśmy, że to fajerwerki. Wychodzimy, w sensie odsłaniamy namiot, a tu taka burza. Nigdy nie widzieliśmy takich burz jak w Hiszpanii. I dzisiaj w ogóle było tak duszno, że można było się trochę spodziewać. Bartek robi odciągi do namiotu, żeby nas nie zalało w nocy. Nie, żeby nie zalało, tylko świecę latarką. Nie, żeby nie zalało, a aby namiotu nie porwało. Jak zaraz wiatr przyjdzie czy coś. Miejmy nadzieję, że przyjdzie bokiem. Raz już tak mieliśmy w Hiszpanii i przeszło bokiem. Może i tym razem nas ominie. Poranek, dzień kolejny, godzina, sami widzicie która, ale dlaczego? Ze względu na to, że całą noc i cały dzień padało. Ta burza tak... Oj, chyba zaczyna znowu. Tak, burza trochę przeszła bokiem, ale cały czas padało tutaj. I to padało tak, że padało całą noc i teraz padało do tej godziny. I my w tym momencie się szybko zbieramy. Dzisiaj w ogóle cały dzień ma padać. Mamy tylko parę godzin, żeby ogarnąć sklep, kupić sobie coś do jedzenia, bo już nic nie mamy. I znowu rozłożyć namiot, bo zaraz znowu będzie padać. I w deszczu my nie podróżujemy. Źle się czujemy w deszczu. Każdy się źle czuje w deszczu, jak jest przemoknięty. Jest mu później zimno. No i składamy wszystkie rzeczy. Namiot wytrzymał, zdał test. Nadaje się. Ja składam te odciągi. Zwijam. Ania składa w środku. No i w drogę. Ale na pewno dużo lepiej się czujemy niż wczoraj. Wczorajszego dnia mieliśmy takiego dzwona po tym montowaniu. I cały czas tak zaczyna leciutko kropić bardziej, ale przechodzi. O, spadło coś przed chwilą tutaj mi na rękę. No dobra, zwijamy się, póki czas. Kolejna godzina, może więcej minęła, bo znowu zaczęło padać, ale mamy pewność, że namiot jest wodoodporny.
Zobaczcie, woda stoi tutaj. Stoi woda, nie przecieka. Najgorzej, zebraliśmy, my się złożyliśmy namiot. I leje. Niespodzianka. Leje jak z cebra. Takim plusem jest to, że my jesteśmy w tym lesie. I w lesie tak tego nie czujemy, ale zaraz musimy wyjść, bo już czuję jak kapie na mnie z drzew. Najgorsza pogoda w Hiszpanii. Dobrze, tylko jeden dzień ma padać. No, jeden dzień właśnie ma padać. Nie wiem, czy było słychać, ale nie. Pewnie nie. A teraz? Tragedia! A pogoda mówiła, że już nie będzie padać. Śmieci zabieramy, tradycyjnie. Nasze plecaki wyglądają jakby były 3 razy większe przez te pokrowce. Oj, kałuża. A my idziemy teraz pod tamten wiadukt, żeby chociaż chwilę odsapnąć, ale i tak nie mamy patrzeć na to, że przestanie padać, bo pogoda zapowiada, że będzie padać do 4 rano następnego dnia. Więc idziemy do sklepu kupić pożywienie, jedzenie. I wracamy gdzieś rozłożyć namiot i w mokrze siedzimy. A jutro ma być 27 stopni i pełne słońce. Zobaczymy. Patrzcie jak leje. Ania, musimy szybko, ona zaraz coś uchlapie. Tu jaka woda rwąca. Samochód jedzie. Chlapią, w ogóle nie patrzą, nie zwracają uwagi. Teraz też mnie uchlapą po nogach. Idziemy szybko, nie? A po drugiej stronie w ogóle stoi tyle wody, bo nie ma płytek. Rzeka jaka rwąca. Straszna ta rzeka. Wszystko pozamykane, bo siesta jest. Wszystko pozamykane, bo siesta jest. Wiem, że trochę obiektyw brudny i zaparowany, czy nie? Nie. Czy nie jest brudny? Jest siesta, wszystko jest pozamykane. A my jesteśmy tutaj teraz w mieście, czekamy, żeby sobie kupić cokolwiek do jedzenia i cały czas pada. Cały czas siedzimy pod takim daszkiem, cali zmoknięci, wszystko przemoknięte już. Taki los podróżnika autostopowicza. Za pół godziny otwierają sklepy. I znowu pada niespodzianka. I telefon się jeszcze psuje nam. Patrzcie jak mokro jest, się zrobiło. Strasznie mokro. Gdzie tu namiot rozłożyć? No, ale generalnie ogarnęliśmy sobie już sklepik. Mamy jakieś tam jedzenie. I teraz chcemy poszukać jakiegoś właśnie miejsca, żeby się rozłożyć. I wyschnąć przede wszystkim. Znaczy wyschnąć nie wyschniemy. Ale przebrać się w inne ciuchy i posiedzieć nie w mokrym. Bo jesteśmy cali przemoczeni. I zaraz będzie padać ponownie, tak mapa wskazuje. Znaczy ta nie mapa, tylko pogoda. Coś tam pokropuje cały czas. No, kropi, ale nie pada tak mocno. Podeszliśmy kawałek na górkę, bo generalnie tam stoi woda. Tutaj weszliśmy sobie na górkę, bo tam stoi woda, a my szukamy miejsca, żeby rozłożyć namiot. Przychodzimy tutaj, a tu to tak wygląda. Tym drzewkom się nic nie stanie? Przecież tu jest tyle wody, one stoją w tej wodzie. Nie wsiąka ta woda. Nie wsiąka, no nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. I to jest na górce. Strasznie, mi się wydaje, że tu
coś może robić tym drzewkom. No, to gruszki. Plus jest taki, że ma być potem cały czas ciepło, to ona pewnie szybko wyparuje, ale tak czy siak, nie? No. I to głęboka. Ale się miękko tutaj zrobiło. Idź. Dawaj, dawaj. Fajnie. Strasznie. Tak miękko tutaj jest. Tam na dole jest droga, po której już kompletnie nie da rady iść. Ja tu nie staję. Wyszła. Taką. Ojejku. Jak tu iść? Co ty masz na butach? No, rozkładamy się tu. Tu, gdzie tak grząsko? Nie, tutaj. Ojej, przestraszyłam się. Tam. Co się, czemu się przestraszyłeś? Chciałam, że buty się rozkleją. A? A chyba nie. To podeszwa odchodzi, błotnista. Uh-huh. Tu gdzieś? A nie są zrobione? Nie. A, bo to o to chodzi, żeby, że my w pracy zostawiliśmy o tak, że tutaj ma być jedna brzoskwinka, teraz tu ma być druga, o, i ma być więcej, więcej ma nie być. Że tylko trzy, na, żeby miała miejsce, żeby urosnąć, a nie tak jak o, przykładowo o tutaj, że jest, oj, o tak, że jest mnóstwo w jednym, bo wtedy one się, co z nimi się dzieje? One, no, nie rosną. I też gniotą same się biega, łąski się łamią, bo są za ciężkie. Tak. Dobra, no to możemy pójść tam zobaczyć dalej. Dobra. Jak widzieliście, udało się nam to wszystko ogarnąć i co jest zabawne, ten namiot, jak jesteście uważnymi oglądaczami tego kanału, pamiętacie z wyprawy jeszcze na Bałkany, nie wiem czy go wcześniej miałem czy nie, ale generalnie wyprawa na Bałkany to była chyba jego pierwsza, tak mi się zdaje, jedna z pierwszych. I zobaczcie, ile on już swoje przeżył tutaj, jaki jest ciemniejszy, a tutaj jaki jest wyblakły. A to generalnie też nie jest jakiś taki zły namiot Fjordana Sena, ale już swoje widać, że swoje takie lepsze czasy przeżył. Zobaczymy, ile jeszcze posłuży. Mam nadzieję, że jeszcze trochę swoje jeszcze trochę posłuży. Później mamy w planie zamazać tą markerem ten Fjord Nansen Wake 2. Dlaczego? Dlatego, żeby nie było żadnej firmy, niech się w ogóle nie rzuca w oczy. No. No i tyle. A Ania jak zawsze robi zdjęcia. Kolejne. Zrób mi zdjęcie, wrzucimy do filmu. No. Tak jest. I gazpacho dzisiaj piliśmy też. Gazpacho jest najlepsza potrawa tutaj. Najlepsza na świecie potrawa. Gazpacho i te gazpacho. Ono kosztuje co prawda 2-3 euro, 3 euro. 3 euro z czymś. Ale jest super. Coś genialnego.